Pierwszy taniec to jest bardzo ważny temat i interesuje wiele par, jak należy się do tego pierwszego tańca przygotować, to my opowiemy Wam o tym, jak się nie przygotowywać. My bardzo dużo na początku naszej znajomości tańczyliśmy. No, jestem świetnym tancerzem. Już Ci mówiłam, że nie. Podobno nie potrafię tańczyć jednak. Ty potrafisz? Podobno jednak nie. Twoja ocena była bardzo surowa, że mało rąk Ci nie powyrywałem i że jak podnosiłem Cię, to bardzo tak stawiałem mocno, bum, puszczałem się. Tak właśnie, w ogóle mnie nie stawiałeś, to był problem. Ale robiłeś unoszenia. Bo jestem specjalistą od unoszeń. Uniesień chyba. Może w uniesień. Teraz wiesz, dlaczego nie lubię tańczyć z Tobą. Nie lubisz za to tańczyć? Nie, no uwielbiam, ale jest cały czas krytyka. Krytyka i same oceny. Plan był taki, że nie będziemy tańczyli pierwszego tańca na naszym ślubie w ogóle. Taki był plan. I najpierw powiedziałeś nie, a potem nagle powiedziałeś tak. No co się stało, że powiedziałeś tak? Chyba oglądam jakieś fragmenty, jak tańczyłaś z Gołotą. Mówię, skoro mógł tańczyć z Gołotą. Z Gołotą. A z kim Ty tańczyłaś? Z jakimś takim drugim? Nie wiem, czy to Saleta, czy Gołota. Jeden duży, drugi duży. No tak. Co taki duży potrafi tańczyć, to co, ja nie? Ale teraz serio, zmieniłem zdanie, bo myślę, że tego wszyscy oczekiwali. Dlatego. Myślę, że mama, tato i że wszyscy oczekiwali, że jednak ten pierwszy taniec będzie, bo to jest tradycja, u was się zawsze tańczyło. Mówię, dobra, okej. Skoro inni się nauczyli, też się nauczę. Ale jakbyś sobie dał więcej czasu niż tydzień, to mogłoby wypaść ostatecznie nawet lepiej. To fakt, ale tydzień i tak jest dużo. Tak, ale oczywiście ze mną to wyszedł taniec, który miał skomplikowaną choreografię. To była rumba, czyli taniec, który sam w sobie jest dosyć trudny, szczególnie rytmicznie. I jeszcze choreografię Ci pyknęłam skomplikowaną i jeszcze trwało to półtorej minuty, jak nie więcej. To jest długo półtorej minuty? Mhm. Aha, okej. Okay. To, co Cię najbardziej zaskoczyło, wykonując nasz pierwszy taniec, to było ubranie. Musimy to chyba powiedzieć głośno. Po prostu nic się tak nie zaskoczyło jak ubranie. I własne, nie. I moje. W smokingu to nie ma problemu tańczyć, prawda? Bo to jest smoking jednak, ale zaskoczyło mnie Twoje ubranie. Raptem tak? Było Cię więcej. Ta sukienka nie była taka jak teraz. Ona była taka duża, to była taka księżniczka, tak? Tak. No. Wielka księżniczka. Tak, i teraz, jeżeli tańczysz z kimś, tak, to ktoś stoi dość blisko. A jeżeli ten założy to wszystko na siebie, tą księżniczkę, to tak się troszeczkę idzie dalej. Więcej kobiety. Więcej. Dużo więcej kobiety. Czy ty bałeś się, że nadepniesz na tą suknię, czy ona... Bałem się, po prostu ta odległość zmienia się, po prostu proporcje zmieniają się, tańca, kroki. Za daleko byłaś ode mnie. Czyli po prostu to, że tam walnąłeś się dwa razy, to wina sukienki? Ja tam się nie walnąłem. Słuchaj, ja nie pamiętam z tego nic. Zero. Nie pamiętam z tego tańca. Naprawdę. Wiem, że zatańczyłem. Jak to się skończyłem, totalnie szczęśliwy, że to się skończyło. Najszczęśliwszy. Tak. Ale chłopcy Cię zaskoczyli, właśnie tancerze, którzy byli super przygotowani i wszyscy Ci pokazali dziesiątki. Pamiętasz tabliczki z dziesiątkami? Mili ludzie. Nie należały Ci się. Ale mili ludzie, dlatego. Fajna historia, fajnie zatańczyć. To jest jedyna okazja, gdzie wszyscy patrzą, bo nie każdy tańczy w Tańcu z Gwiazdami, gdzie ma publiczność i kamery. A tu jednak tak, i są kamery, i jest publiczność, to najlepiej się dobrze przygotować do tego, no bo w sumie szkoda to zepsuć, tak? Ale jak obejrzałeś pierwszy taniec w naszym filmie z Wesela, to byłeś chyba zaskoczony, że tak dobrze to poszło, nie? Bo Ty nie wiedziałeś, jak to będzie wyglądało. Właśnie nie, do końca nie wiem, czy to tak dobrze wyglądało, czy był dobry montażysta. Nie wiem. Ale naprawdę mieliśmy i unoszenia, pamiętasz? Nie, wyszło dobrze. Tak szczerze, pomimo tego krótkiego okresu czasu nauki, ja jestem mega zadowolony. I uważam, że wyszło naprawdę nieźle. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że zdecydowaliśmy się na ten pierwszy taniec. I jesteście bardzo dumna, bo pięknie zatańczyłeś. I chciałam Ci powiedzieć, że zbliża się nasza 5. rocznica ślubu, więc może będzie trzeba odtworzyć tę choreografię. Cieszysz się? A to jest niespodzianka. Tak pomyślałam, że Cię zaskoczę. Ale Wy teraz możecie zobaczyć, jak
pary zawodowych tancerzy poradziły sobie podczas swojego pierwszego tańca, bo poszło im naprawdę nieźle. My byliśmy prawie tak dobrze, spoko. A. Jestem przekonana, że na naszej rocznicy nasza choreografia już będzie bezbłędna, bo odpowiednio wcześnie zaczniemy przygotowania. Ale taniec to jest w ogóle świetny pomysł do zrobienia podczas wesela niespodzianki. Czyli to nie musi być tylko wielkie show pary tanecznej, ale może być też tak, że pan młody bierze swoich kumpli i dla swojej żony przygotowuje prawdziwe taneczne widowisko. Albo jak ta pani przygotować widowisko z koleżankami dla męża. A, tak to wymyśliłeś. Bez względu na to, czy decydujecie się na taniec w parze, czy na taneczną niespodziankę dla swojego partnera, pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio wcześnie zacząć przygotowania tego tańca. Pamiętajcie o tym, żeby dostosować poziom choreografii do waszych umiejętności. Ważna rzecz to to, że nie musicie tańczyć całej piosenki od dechy do dechy. Możecie wybrać konkretny fragment albo refren i tylko do niej przygotować choreografię, bo za długi taniec jest trudny do opanowania i nudny. I ważne jest to, żeby trenować przynajmniej raz, spróbować, ale lepiej więcej razy w takim ubraniu, w którym faktycznie będziecie występować, bo nawet jeżeli dziewczyny nie chcecie zdradzać tego, jak wygląda wasza suknia, to wystarczy, że weźmiecie halkę, tą z kołem, która jest pod spodem i to już naprawdę ułatwi wam sprawę. Na pewno. Ja polecam jeszcze jedną rzecz, to na pewno nagrywanie się, tak? Myślę, że obraz z treningów daje dużo do przemyślenia, co można zrobić lepiej, jakie się robi błędy. Dzisiaj mamy wszyscy telefony, kamery, jest żaden problem nagrać to i parę razy sprawdzić, jak to wygląda, jak będzie to wyglądało w obrazku. Żeby mieć pojęcie. A nie później czekać na efekt, tak jak ja czekałem. Ale jakie miałeś zaskoczenie, że było tak dobrze. Słuchajcie, ja liczę na filmiki z waszych przygotowań albo na wasze już finalne pierwsze tańce, które możecie zostawiać tutaj na dole w komentarzach. Obejrzymy wszystkie? No logiczne, że tak. Może nas nawet zainspirują do jakichś zmian w naszej choreografii. Ale myślę też, że dla innych osób będzie to ciekawe. Trzymamy za wasze pierwsze tańce mocno kciuki i mamy nadzieję, że pójdzie wam tak dobrze jak nam. Teraz. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.